Cześć kochani, dzisiaj zapraszam Was do rozmowy z Asią Banat, którą pewnie kojarzycie jako posypane. Porozmawiamy o tym, jak zaczęła się jej przygoda z cukiernictwem, czym zajmuje się na co dzień i dlaczego zrezygnowała z przygotowania tortów i słodkości na zamówienie. Zapraszam. Cześć Asia. Cześć. Cieszę się bardzo, że mnie dzisiaj odwiedziłaś, że przyjechałaś do mnie prosto z łodzi, więc tak możemy. Zaczynać nasz przesłuchanie. Jak najbardziej, odcinek. jest mi bardzo miło. Dziękuję za zaproszenie. Super. Przedstaw się proszę naszym słuchaczom. Cześć wszystkim. Nazywam się Asia Banat. Może znacie mnie, może nie. Jako posypane. Funkcjonuję w sieci. Jako właśnie posypane dzielę się przepisami, prowadzę warsztaty i cukiernicze, i nie tylko. Skończyłam dietetykę, to też ciekawe: Perpetuum Mobile. Jeśli chodzi o moją działalność, i miałam kiedyś pracownię cukierniczą. I prowadzisz swój podcast teraz. I prowadzę swój podcast tak, że nie jedzą ciastka. No My właśnie. Tak, również. tak prowadzę, że nawet o nim nie powiedziałam, ale tak, tak, mam podcast. Powiedz proszę, Asiu, jak zaczęła się Twoja przygoda z cukiernictwem? Ile to już lat? Oj, oj, to mam lat 30, więc myślę, że tak z 26 to na pewno, bo moja przygoda z cukiernictwem zaczęła się, jak byłam małym dzieckiem i nie wiadomo z jakiego powodu kochałam piec y, ciastka w szufladzie dla mojego taty z cukru, z mąki i z wody. I to już była, to był pierwszy początek zajawki. Jak miałam domek dla Barbie, to lepiłam tylko jakieś słodycze z plasteriny dla nich. Jak, no w ogóle wszystko było związane ogólnie z gotowaniem. Jak uczyłam się języków, to najłatwiej przychodziło mi uczenie się słówek y, związanych z jedzeniem. No wszystko gdzieś tam po prostu wokół tego jedzenia krążyło. Ale tak naprawdę zaczęłam próbować swoich sił w cukiernictwie, w liceum, kiedy zaczęłam robić ciasta na urodziny moich znajomych albo ciastka, przynosić różne słodkości do szkoły, oni mnie chwalili, bardzo ważna część tutaj w tej pracy, bardzo ważna kwestia. Chwalili, lubili to, mam nadzieję, że mnie też przy okazji i nie tylko z tego powodu, i, i to bardzo mnie uskrzydlało. Wtedy. I hmm. bardzo lubiłam to robić, bo było to ładne, było to smaczne i jeszcze wszyscy mówili, że fajnie, Asia, że Miło tak zrobiłaś. było przenosić taką przyjemność innym osobom tak. przy okazji tej pasji. Tak. tak, tak, tak. Okej, okay, tak. super. A powiedz mi, jak powstają te wszystkie receptury, które tworzysz? Skąd się inspirujesz? Czy może to są jakieś konkretne osoby, albo strony, albo jakieś kanały? Już po tych wszystkich latach prób i błędów, oczywiście, że, że inspiruję się recepturami, które zebrałam sobie na przestrzeni lat, czy z różnych szkoleń, na których byłam, czy z, od jakichś ulubionych twórców, z książek, które, które, które sobie kupiłam, ale teraz przede wszystkim, jak myślę o recepturach, to myślę o recepturach mojej prababci, babci, w połączeniu z tym. Co wiem, że jest modne w cudzysłowie w sieci, i bardzo dużo korzystam z książki o peringu, czyli o połączeniach smaków. Mm. I próbuję te stare przepisy unowocześniać jakimiś ciekawymi połączeniami smakowymi, które, które właśnie wyszukuję w. No, mam właśnie kilka książek o, o połączeniach smaków, i to jest teraz takie moje główne, główne źródło zainteresowania. Bardzo fajnie. My już co wcześniej zaś rozmawialiśmy o tym, że prowadziła kiedyś swoją pracownię. Opowiesz nam troszkę na temat tego, jak to wyglądało? Czy ci się to Jasne. podobało? Jasne, tak. Generalnie myślę, że sporo osób może z tej pracowni właśnie mnie kojarzyć. Najpierw oczywiście zaczynałam, jak wszyscy w domu, i to było. No, tam spokojnie, z 6-7 lat temu, powolutku małymi kroczkami, a później, tak, prowadziłam swoją pracownię, przede wszystkim robiłam torty artystyczne. Nie lubię tego stwierdzenia torty artystyczne po prostu ładne torty, tak myślę, i pyszne, ale tak, zrezygnowałam z tego. W tym roku na początku tego roku zrezygnowałam, postanowiłam zrezygnować jakby z tej części swojej działalności, bo robiłam w międzyczasie jeszcze bardzo dużo innych rzeczy i tak czasu. No ta zaczęła mi po prostu najmocniej ciążyć, a była najbardziej wymagająca i wymagała jakby pełnego poświęcenia i musiałam podjąć decyzję albo się poświęcam temu, bo po prostu to potrzebuje tego poświęcenia mojego, albo z tego Rezygnuję i tego dalej nie rozwijam, i taką podjęłam decyzję, i jestem z tą decyzją spoko. Czyli w tym momencie głównie zajmujesz się prowadzeniem warsztatów i słodkich, tak. i jednak też słonych. Tak, tak, tak. Od połowy studiów współpracuję ze studiem kulinarnym łódzkim Book and Cook, i tam prowadzę warsztaty swoje autorskie, ale też przede wszystkim warsztaty kulinarne. Firmowe i to jest jakby główne moje źródło dochodu w tym momencie. Prowadzę warsztaty już teraz w różnych miastach w Polsce. Prowadzę je też w Warszawie. W... Ostatnio byłam w Bytomiu, w, w Gdyni, więc tutaj tych, tych miejsc już na szczęście jest coraz więcej, więc mam okazję się wykazać i uwielbiam to robić. Kocham prowadzić warsztaty, nie tylko cukiernicze. Mam też swoją pracownię na swoim własnym terenie, co jest. Niesamowitym luksusem. I tam także zapraszam fantastyczne osoby na, na warsztaty, na to, żeby mogły ze mną coś upiec. I jest to też dla mnie niesamowite spełnienie i, i wspaniały czas. Jeszcze do tego wszystkiego prowadzisz Instagrama. Oczywiście. Tyle różnych zainteresowań, tyle różnych aktywności na co dzień. Bardzo dużo zajmuje ci to wszystko czasu. Mam to względnie już podzielone. Ja zawsze okay. i tak teraz, no jakby decyzja, którą podjęłam o, o zamknięciu tej części działalności związanej z pracownią, czyli robienie słodyczy na zamówienie, no to było zdecydowanie najbardziej wymagające czasu. A w którymś momencie przestało sprawiać mi aż taką przyjemność i satysfakcję, i, i dochody, na jakie liczyłam, i, i, i po prostu skupiłam się na innych rzeczach, na które teraz mam dużo więcej czasu, więc ja bym nawet tego tak nie oceniła, że to jest, że, że ten czas jest tak w pełni wypełniony. Mi jest zawsze za mało i ja jestem w stanie codziennie wymyślić sobie jakieś nowe zadanie związane ze swoją, ze swoją tą częścią zainteresowań swoich. Także never enough. A wspomniałaś właśnie o tych dochodach? Porównując ten okres, kiedy prowadziłaś pracownię mhm. cukierniczą, mhm. a do tego kiedy teraz już pracownia jest za tobą i głównie skupiasz się na warsztatach, tak. jak byś porównała? Czy warto, czy opłacało się finansowo pra tą pracownię prowadzić? To znaczy muszę nakreślić, w jaki sposób wyglądało moje prowadzenie pracowni. To znaczy, ja przez ten ostatni okres czasu miałam pracownię u siebie na swoim terenie, więc koszty prowadzenia takiej działalności, same koszty eksploatacji były niewielkie, co było ogromnym, ogromnym plusem. Pracowałam sama, nie miałam nigdy pracownika. Doraźnie, doraźnie korzystałam z pomocy, więc nie miałam też za, dużego, za dużych możliwości. Oczywiście ja podziwiam absolutnie wszystkie dziewczyny i chłopaków, którzy robią po 10-15 tortów na weekend, ale no to na pewno nie była moja, to nie były moje wyniki, bo ja bardzo dużo czasu. Chciałam, faktycznie chciałam poświęcić na, na to dekorowanie, na tą część taką najbardziej artystyczną, więc wiedziałam, że nie mogę sobie pozwolić na to tak dużą ilość tortów tygodniowo, więc było ich niewiele. Były też oczywiście jakieś stałe zlecenia firmowe, jakieś słodkie stoły, oczywiście sezon weselny, bardzo ciężki w pojedynkę, bo tutaj trzeba było być niestety alfą i omegą we wszystkim jeździć, robić, jeździć, zakupy wszystko 100%. I to było bardzo, bardzo wymagające, więc yy, jestem tym bardziej zaskoczona tym, bo tej pracy było wtedy dużo, dużo więcej, a robiłam też nie tylko to, bo warsztaty prowadziłam przez cały ten czas, że. Teraz mam więcej kasy na koncie niż miałam wtedy. Co oznacza, że możliwe, że jestem po prostu beznadziejnym przedsiębiorcą. I, <laughs> tak, nie, liczy, i nie liczyłam. Tutaj, um, przypuszczalnie Ula Stępniak pewnie mogłaby wymachać palcem, że ja na pewno źle policzyłaś wyceny, tak, tak. wyceny. Nie byłaś na, na webinarze z wycen. E, więc, e, chociaż nie wydaje mi się, powiem szczerze, to jest po prostu kwestia skali. Ja nie byłam w stanie... Um, Im większa skala, tym też mniejszy, mniejszy koszt w, ogół, w takim większym rozrachunku. A ja nie byłam w stanie tak dużo dużej skali wyrobić, więc nie było to dla mnie najbardziej opłacalne zajęcie, po prostu. I dlatego już teraz to wiem. Razem. I nie było łatwo z tego zrezygnować w suprocentach, bo dużo pracy to wymagało, ale no, po tym pół roku od decyzji wiem, że była to dobra decyzja. Na przestrzeni tych pracujących lat w pracowni cukierniczej mhm. zdarzyła Ci się jakaś katastrofa po drodze? Na etapie samej pracowni nie zdarzyła mi się katastrofa, to były po prostu codziennie mikrokatastrofy w mojej głowie oczywiście, czyli zawsze było coś nie tak według mnie. Zawsze po prostu gigantyczny stres związany z dostawą tortów weselnych, no sezon weselny. Sezony weselne były ogólnie dla mnie bardzo ciężką przeprawą, taką psychiczną, bo byłam sama z tym. I siedziałam sama w pracowni i to było, no to było, było to, było to trudne. Zarywane nocki, ale to żadnej torciarze nie muszę, nie muszę pewnie tego tłumaczyć. Um, Miałam, wpadki miałam wcześniej. Wpadki miałam wcześniej na etapie takiej młodzieńczej nieroztropności i tego, że no przecież od czegoś trzeba zacząć. To były czasy jeszcze przed Instagramem i przed tym, że wszyscy mają dostęp do znajomości rzeczywiście zasad tego, w jaki sposób trzeba prowadzić tego typu działalność. Na początku nie było w ogóle takich informacji, jak robiłam rzeczy w domu. No to były one. Bez, bezpieczne, ale ym, dużo nieroztropnych pomysłów wpadło mi wtedy do głowy i, i miałam kilka faktycznie w top, yy, z których jakimś cudem się wykaraskałam. Teraz bym ich nie przeżyła. Pewnie psychicznie skończyłabym, no, no na pewno na silnych lekach uspokajających, a wtedy jakoś, yy, jakoś udało mi się je przeżyć i, i na szczęście nikt się na mnie nie obraził na śmierć. Przy tej dużej ilości różnego rodzaju pracy masz też czas dla siebie na relaks, na takie po prostu wolne dni, bez niczego. Oj, z tym relaksem to jest ciężko i ja nie narzekam na to, że ja nie mam czasu na relaks, tylko dla mnie relaksem jest brzmi to po prostu jakbym była coachem ale dla mnie relaksem jest rozwój. Czyli ja, jak mam wolne, też tak mam. to kocham. Czytać, przeglądać, testować. Można by powiedzieć, że to moja praca, ale kurczę, no to się wszystko bardzo przenika. Ja teraz skupiam się w 100% na tym, na czym kocham, co kocham robić, czyli y, uczę się, a później dzielę się tym wszystkim, czego się nauczyłam, z, y, z ludźmi, chociażby na Instagramie czy u siebie na stronie. I to jest dla mnie tak duża satysfakcja, że ciężko mi jest powiedzieć o tym jako o, y, o pracy. Oczywiście, no, staram się mieć takie momenty, kiedy Poświęcam czas tylko bliskim, ale że moi bliscy też są bardzo sfokusowani na pracy i wszyscy jesteśmy bardzo sfokusowani na swoich kreatywnych zawodach, to, to ten temat cały czas gdzieś tam jest w grze i uważam, że nie jest to nic złego. Że ja tak lubię, mój chłopak też tak lubi, tacy jesteśmy. Nasz piesek, mamy dla niego dużo czasu, więc, więc w porządku. Czyli jesteś bardziej człowiek spontan, człowiek organizacja? Oj, człowiek spontan. Organizacja jest absolutnie u mnie na jakimś bardzo, bardzo niskim, niskim pułapie, niestety. Przez co myślę, że nie byłam najlepszym przedsiębiorcą, jeśli chodzi o prowadzenie pracowni cukierniczej. I to mnie bardzo spalało, bo daleko mi do bycia perfekcjonistką i pedantką, niestety. To jest mocne, mocne słowo, ale tak jest, tak uważam. Ja jestem człowiek, chaos i kreacja, a jednak ta praca wymaga dyscypliny. Zadałam kiedyś pytanie na Instagramie, w którym zapytałam swoją społeczność o takie pytania, właśnie skierowane do osób stricte z cukiernictwa, z tego słodkiego biznesu, i tam padło takie jedno, które chciałam specjalnie zachować do tej naszej rozmowy, ze względu na tak. studia, które są za tobą. A więc pytanie brzmi jak piec pyszności i nie wyglądać jak trzyrzwiowa szafa. <grymne> Piękne pytanie. Wspaniałe. Uwielbiam ten temat. Dietetyka to też jest coś co temat dietety... dietetyczne tematy są w ogóle czymś co także uwielbiam. No słuchajcie. Jeżeli zjecie Tyle, ile potrzebuje wasz organizm, lub ciut mniej, to nawet jakbyście jedli same sneakersy, marsy, ciastka i monoporcje, to nie przytyjecie. I taka. To jest, że tak powiem, koniec, koniec tajemnicy dietetyki. Czyli, jak zjesz mniej niż potrzebujesz, niż wymaga Twoje zapotrzebowanie, albo zjesz tyle dokładnie, ile potrzebujesz, są do tego narzędzia, żeby to liczyć, także to nie jest takie trudne wcale, żeby to kontrolować, to nie przytyjesz. Więc da się, da się nie być się, całkowicie. Da się da się być szczupłym i robić dobre rzeczy i je jeść, próbować bez wyrzutów sumienia. Bo, um, bo wszystko jest dla ludzi, a najgorsze są restrykcje. Najgorsze są restrykcje i najważniejszy jest bilans. Dokładnie. Balans. Bil bilans i balans, tak dokładnie. Jest. To powiedz mi proszę o takim najlepszym cieście, najlepszej monoporcji, deserze, jaki jadłaś w swoim życiu i gdzie to było? O kurczę. To jest ciężkie pytanie. Nie wiem, czy. Nie, nie, może nie... być też poza granicami kraju, oczywiście, bo chętnie nie. będziemy się inspirować, jeżeli. Tak, nie wiem, czy też tak masz, ale im więcej rzeczy się je i im więcej. Tutaj mówimy oczywiście o słodkościach, i im więcej rzeczy też samemu się robi, mhm. tym później ciężej jest zaspokoić jakąś taką potrzebę, że ciężko jest. Mnie, no brzmi to też może trochę pretensjonalnie, że ciężko mnie zaskoczyć albo tak bardzo miło, że tak powiem, połechtać w podniebienie. Ale co mi najbardziej smakowało? Wiem, kocham, absolutnie kocham e, w Krakowie kafe Baggeri Stockholm, kardamonki tak. i w każdym smaku i w ogóle klimat tego miejsca, taki skandynawian minimalizm, sleeping and living e, i ten taki, e, ten zapach, który się tam unosi, ta kawa sprzelewowa. E, no Całe to miejsce i przede wszystkim ten jeden, jedyny bardzo dobry produkt, czyli te półeczki. No to to jest, to jest jedna z lepszych rzeczy, jakie jadam w Polsce. Ja całkowicie się z tobą zgadzam, i jak tylko pomyślę o tym miejscu, a byłam tam chyba trzy razy w życiu, to za każdym razem chciałabym tam wrócić. Tak. Jest wspaniałe. Jest to bardzo małe miejsce. Jeżeli nie mieliście okazji, tak. a będziecie na przykład w Krakowie, to oczywiście chyba obie polecamy. Polecamy całym sercem. I to jednak jest właśnie takie miejsce, które serwuje, ma dosłownie parę rzeczy na krzyż, a tak. chyba cały czas funkcjonuje bardzo dobrze się ma. Myślę, że tak, jest bezpretensjonalne. Wiecie, czasami na przykład mnie trochę cukierniczy, taki cukiernictwo wyższego poziomu ma jakąś w sobie lekką dozę pretensjonalności. No bo jest bardzo artystyczne, to forma smak, składniki najwyższej jakości. To wszystko jakby taką otoczkę trochę luksusową tworzy. A ja lubię w cukiernictwie i w tworzeniu deserów luz. No bo taka po prostu sama jestem. To w zależności od tego, jaki też ktoś jest i czego oczekuje. Więc powiem szczerze, że żadnej monoporcji, jaką jadłam w życiu, nie zapamiętałam na tyle, żeby móc o niej opowiadać. Mhm. I tak. A jeśli chodzi o same cukiernie, masz jakiś taki top of the top? Cukiernie. Bardzo lubię, bardzo lubię w... No, skupmy się może na Warszawie. W Warszawie uwielbiam, właśnie, cukiernię, piekarnię. Ja bardziej chyba jestem jednak w tych drożdżowych tematach, jakoś to mnie bardziej kręci. Pracownie DAY. O tak. Monika Walecka, czyli Tonka, Fonka i, i, i Cała w Mące to jest absolutnie dla mnie top. Polski, Bo to jest właśnie zupełnie inne podejście, też bezpretensjonalne na niesamowicie wysokim europejskim poziomie, światowym poziomie. Bardzo lubię. Lubię bardzo Miss Mellow i to jest bardzo sprytny koncept na. Przepraszam, bardzo dobre wykorzystanie, <laughs> wykorzystanie ciasta, ciasta drożdżowego. A no tak, byłam w. Re... Ojejku, jak się nazywa cukiernia chłopaków Michała Iwaniuka w hotelu? Hmm, kreacja. Kreacja. Nie, tak, nie. nie. Kreacja o, to, to książka. książka. o Boże, przepraszam, to, to, to mazowia, tak. Mazowia, o Boże, no właśnie. No to powiem... A wiesz, dlaczego o tym pomyślałam, bo popatrzyłam się na książkę, ja książkę tak, na książkę przed sobą. Tak, tak. tak ja w, w, u, u szanownych, wyżej wspomnianych też, też byłam na szkoleniach. I w Mazowie wydaje mi się, że jeżeli miałabym wybrać miejsce, że gdzie iść na monoporcję, mhm. to absolutnie do nich. No Oni są topką i nie ma, nie ma tutaj o czym mówić. To były najlepsze monoporcje, jakie jadłam. Ja nie jestem. Jestem największą fanką monoporcji, y, 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 jaka istnieje, ale, ale tam naprawdę smakowały mi one bardzo, bardzo, bardzo. Więc y, no, to jest chyba taka moja topka. No, jeżeli coś pierwsze mi przychodzi do głowy, no to, no to właśnie. No to właśnie to. I ciastko z dziurką. Nie wiem, czy znacie. pracowne tak, ciastko tak, z dziurką. Tak. Ania Frela. Oczywiście. Wybitny. wybitne No, perfekcjonizm na takim poziomie i takie dopracowanie przepisów, że no nie ma w topy. I wspaniałe pączki. I wspaniałe pączki. Więc no widzicie, no, wyszło na to, że lubię drożdżowe ciasto, a nawet jestem zaskoczona. A ja też bardzo lubię. No właśnie, to mnie bardziej chyba kręci. Ale wydaje mi się, że to też, jeżeli a dużo robisz ciasta drożdżowe, nie? No i właśnie, no i o właśnie o myślę, że to jest Tak, to, to jest to. Względnie, 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 względnie nie dużo rzeczywiście. Powiedz mi Asiu, jeśli nie cukiernictwo i ogólnie wszystko, co jest związane z gotowaniem, pieczeniem, uh -huh, uh -huh. czy jest coś, czym innym zajmowałabyś się teraz? A dietetyka się liczy w tym? Myślę, że tak. Zajmowałabyś się dietetyką? Myślę, że tak. A z jakąś konkretną dietetyką, na przykład kliniczną? Nie, no właśnie czy... nie dietetyką kliniczną, tylko bardziej e, dietetyką która właściwie nie, nie, nie funkcjonowałabym może jako dietetyk, tylko właśnie bardziej jako edukator, żeby ludziom bardzo w prosty sposób tłumaczyć na jakiej zasadzie tak, to działa i jak bardzo nie potrzebują dietetyka. W sensie, no to <noise> ojej, jest... Ojej. To, no nie wszyscy zdrowi ludzie. To jest, to jest najważniejsze. Ludzie, którzy chcą schudnąć. O, może tak. Że oczywiście nie wszyscy. Jest mnóstwo odłam dietetyki. Jest też psychodietetyka. O, psychodietetykiem zdecydowanie też bardzo... Chyba tak. Chyba właśnie. O, może to jest to. Może bardziej nie będę tutaj przeginać, ale e, chciałabym być psychodietetykiem. Mogłabym być psychodietetykiem. Mhm. O tak. Bardzo ciekawy kierunek bardzo ciekawy kierunek. A tak to powiem szczerze, że próbowałam ostatnio być kimś nowym, innym, w innym, w innej roli i było to dla mnie bardzo trudne. I pomimo tego, że no po prostu od lat zajmuję się czymś, co jest jakby w, w jakiejś tam, no, 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 w, w, jest moim zainteresowaniem, jest moją pasją, gdzieś tam w tych granicach oscyluje po prostu wszystkie moje działania się wokół tego jedzenia skupiają i jak miałam, czasami myślę, że mam może by na etat, ale myślę sobie na jaki no i właśnie spróbowałam ostatnio trochę innej dziedziny i było mi bardzo trudno. Oczywiście, cała koncepcja przebranżowienia się jest, jest, jest to było niesamowicie wyczerpujące nie byłam w stanie się zaangażować tak jak bym chciała, nie byłam w stanie Wykrzesać z siebie takiej energii, jaką mam do tego, co robię na co dzień, bardzo było to trudne, więc mhm. myślę, że nadal to musiało być cokolwiek z żywieniem związane. Czy mogłabyś dać naszym słuchaczom jakąś radę, jakąś nauczkę, cokolwiek, co pomogłoby im przejść przez tą drogę, jeśli zawodową? Mhm. Co tobie jako... pomogło w tym? Yy, co mi pomogło? Pomogło mi robienie. Różnych rzeczy. To dywersyfikacja. Dywersyfikacja, dywersyfikacja tak, <laughs> zdecydowanie. Nie wszyscy mają taką możliwość, bo nie każdy umie się skupić też na kilku rzeczach, bo to wiecie, też nie chodzi o to, żeby wszystko robić średnio. Ja wiem, że tak się mówi, że się nie łapie tych srok za ogon, ale to nieprawda. Da się, da się, to, da się to podzielić, a dywersyfikacja działań jest naprawdę świetna. I jeżeli coś samo do Was nie przychodzi. To wy idźcie do tego czegoś. Czyli, jeżeli chcecie z kimś współpracować, to napiszcie maila, nie zaszkodzi. Jeżeli chcecie kogoś poznać, to napiszcie wiadomość, no, tak jak dokładnie. właśnie Wiki napisała tutaj do nas, że, że nagrywamy podcast i wspaniale, i, i mamy okazję się spotkać. Więc nie ma co się bać i szukać wymówek, tylko jak najwięcej robić, jak najwięcej robić w różnych kierunkach, gdzie, wam, gdzie was głowa poniesie robić, ćwiczyć i próbować. Super to jest świetna rada i śmiałam się bo tej dywersyfikacji akurat no tak. często temat przywiany w tym zawodzie mhm. ale wydaje mi się że na tym początku kiedy ktoś dopiero zaczyna mhm. właśnie warto jednak mieć po prostu dochody z różnych źródeł jest to najbardziej bezpieczne myślę że tak myślę że tak i trzeba pamiętać o tym że każdy kogo obserwujemy kogo podziwiamy zaczynał i najczęściej zaczynał w domu bo te osoby, które teraz już mają tą popularność, mają wyrobioną renomę, to się nie stało z dnia na dzień. To wszystko, na to te osoby pracowały latami i trzeba też pamiętać, że czasy się zmieniają. Te lata kiedyś, 2013 14 to był zupełnie inny czas, chociażby w internecie, niż jest, niż jest teraz. Więc to wszystko ma znaczenie teraz się, że tak powiem, rodzi nowa generacja. I, I tym bardziej porównywanie się jest no, bez sensu, bo to tak. jest zupełnie inny czas niż był wtedy. Teraz jest dużo fajniej, bo jest bardzo dużo możliwości, dostęp do wiedzy, można robić coś od razu naprawdę porządnie, bo można uczyć się od najlepszych i to jest, to jest świetne. I właśnie najważniejsze to zdobyć trochę więcej pewności uczyć się po prostu przez cały, cały czas. I podchodzić do tego w miarę bezpiecznie, żeby za szybko na tą głęboką wodę po prostu się. Po prostu nie wskoczyć, bo można się niestety przejechać, bo pamiętajmy, że tutaj słodki biznes to nadal jest biznes. I to nadal chodzi o kasę też, ale no. Biznes jak biznes. Chcemy na tym zarabiać, chcemy z tego żyć, chcemy płacić rachunki, więc musimy o tym pamiętać, że musimy być sterem i okrętem, i nie tylko będziemy robić ciastka, tylko będziemy bardzo dużo innych rzeczy robić, a liczenie kasy jest jedną z ważniejszych rzeczy w tej pracy. Jak tak. słyszeliście, nie byłam w tym chyba najlepsza, więc <laughs> możliwe, że to było to, ale zdałam sobie z tego sprawę i, i tak było, no po prostu. No. I tego też trzeba się nauczyć, tak. że okej, okay, to jest nasza pasja. Ale przede wszystkim to też, jeżeli ma być nasza praca, to musimy się cenić. Musimy się cenić i dlatego tym bardziej musimy się uczyć. Żeby można było się cenić wyżej, trzeba coraz więcej wiedzieć. To, I to wiedzieć z dziedzin właśnie nie tylko cukierniczych, tak? Czyli wiedzieć z dziedzin, dowiadywać się rzeczy z dziedzin biznesowych. Trzeba się interesować też w ogóle, tak mi się wydaje, biznesem, przynajmniej w jakimś tam najmniejszym stopniu i o tym nie zapominać, bo myślę, że to wiele osób możesz zgubić. I możliwe, że mnie też zgubiło, bo ja się wtedy skupiałam 100% na tej pracy twórczej i na tej kreacji i na tych smakach, a nie skupiałam się na tej kwestii biznesowej, dlatego może to skończyło się tak jak się skończyło. Ale kochasz przede wszystkim to, co teraz robisz? Kocham, więc... kocham, kocham to robić, kocham się dzielić przede wszystkim, e, kocham e, widzieć feedback po prostu od ludzi, którzy robią, korzystają z moich przepisów, z moich rad. E, jest to ogromna satysfakcja i e, bardzo chciałabym właśnie. Z tej kwestii dietetycznej i z tej kwestii cukierniczej, połączyć to w taki sposób, żeby ludzie, przede wszystkim młodzi, chętniej robili coś sami, czyli zamiast iść do sklepu i kupić sobie jakiegoś batona, to żeby im się chciało poświęcić ciut więcej czasu na to, żeby zrobić coś samemu, żeby czuć satysfakcję z tego, że zrobili coś sami, żeby smakowało to dużo lepiej, bo to często tak jest, że najlepsze rzeczy są robione, takie wiecie, na świeżo. Na przykład ptysie to jest dobry przykład. Ptysie Robi się, można je odpiec dnia poprzedniego, ale ptyś, który jest nadziany kremem, on ma bardzo krótką datę, że tak powiem, przydatności do spożycia, ponieważ nasionka tym kremem i przestaje być chrupiący. I najpyszniejszy ptyś jest ten, który był przed chwilą nadziany kremem i takiego sobie zrobisz po prostu w domu. I a zanim do, 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 pojedziesz do cukierni, wrócisz z cukierni i go zjesz, to on może już być miękki, więc wspaniale jest umieć go zrobić samemu. Tak mi się tak, tak, tak po prostu czuję, że czasami możemy sobie sami naprawdę sprawić niesamowite przyjemności, a jednocześnie czuć niesamowitą satysfakcję z tego, że zrobiliśmy coś własnymi rękami. Tak, i czasem może to nie być proste, żeby nauczyć się robić takiego ptysia. Oczywiście. Ale później satysfakcja z tego, że potrafimy, że możemy pochwalić się przed swoimi nawet znajomymi. To nie musi być od razu na sprzedaż. Jasne, że tak. To jest I ta satysfakcja. Pewnie. A nie wiadomo tak naprawdę nigdy, czy z tego się nie urodzi twój side job i może będziesz miała jeden etat i będziesz miała jeszcze jeden e, związany z cukiernictwem, bo koleżankom w pracy zasmakują twoje makaroniki mhm. albo twoje ptysie i tak powolutku, powolutku wtedy będziesz miała szansę, czy miał szansę zadecydować, czy ten biznes jest dla ciebie. Czy masz klienta, czy masz odbiorcę, czy sprawia ci to większą radość niż cokolwiek innego. I tak powolutku, powolutku zaczynać. Przejdziemy teraz troszkę do smaków. Yes. Lubię zadawać to pytanie tutaj swoim gościom, gościniom. A dokładniej chodzi o to, jaki tort wydaje mi się, że w swoim przypadku chciałabyś mieć na swoim weselu albo mm -hmm. przyjęciu, bo mm -hmm. raczej jeszcze nie miałaś. Jeżeli nie, tak, nie, nie. Dobrze, czyli nie. chciałabyś mieć, jakie to by były smaki, a może to nie byłby tort, tylko coś coś innego. Ja myślę, że to nie byłby tort. To nie byłby tort. Ja myślę, że tak, wiecie, po tylu latach właśnie robienia tortów. tortu. Ja co nie jestem to by Nie jestem obrażona na torty absolutnie, ale tort nie jest dla mnie najlepszym wyrazem smakowej, smakowych możliwości. No może by były kardamonki, po prostu wieża z kardamonek i dziękuję bardzo. I to by było dla mnie więcej niż, więcej niż dużo. I wszyscy byliby zachwyceni i może nie mieliby takich, może brzuchy by ich nie bolały od kremów i od śmietanki, tylko jakby zjedli bułeczkę, to może wszyscy by lepiej się czuli następnego dnia. Może tak, może tak. Więc... Czyli wieża z kardamonek. Wieża z kardamonek wjeżdża i dziękuję bardzo. <laughs> Jeśli już dzisiaj sama doszłam do tego, że to jest możliwe, że moje ulubione Ulubione, moja ulubiona słody, czy to tak. A tak szczerze, mówiąc, jeszcze tak się zastanawiam, czy, czy coś takiego mogłoby być. Ale wierzcie mi, naprawdę, ja w tym momencie, w którym jestem teraz, po stokroć wybrałabym coś, co jest na przykład różnorodne, czyli wieża właśnie z różnych smaków, brauni, serników, no po prostu. Słodki stół w formie tortu, dosłownie, po prostu ustawiony w ten sposób, gdzie każdy na przykład, każdy kawałek byłby jakąś niespodzianką dla kogoś, że nawet każda, każda porcja ciekawe kto to zrobi, nikt, bo nikomu się nie będzie chciał, ale no, właśnie to za duże, żeby każdy kawałek, każda, każda porcja miała jakąś inną zaskakującą część w sobie, o to by było fajne. No to to już bardzo odczapy, tak, ale. Przeczuwam, że ten tort będzie drogi. To właśnie, on byłby drogi, więc ja już od razu mówię, że mm -hmm, e, możliwe, że się nie wydarzy. I nie wiem, czy ktoś by się podjął, bo sezony weselne są grube i nie wiem, czy. No, no właśnie, muszę, muszę na to zarobić. W takim razie, żeby komuś się chciało to zrobić. Opowiedz, Asiu, o swoich planach, marzeniach na przyszłość. Oj, to jest trudny temat, bo mi to się zmienia. Słuchajcie, no z godziny na godzinę tak naprawdę. Ja wiem, że to może nie jest no właśnie no to biznesowe to nie jest zbytnio biznesowe podejście żeby nie mieć celu jakiegoś bardzo takiego wyraźnego to jest kreatywne podejście ale no dążyć do czegoś co jest mocno zarysowane gdzieś tam w bliskiej nawet przyszłości no to, no to fajnie by było to znaczy o czym o czym ja sobie zamarzyłam zamarzyłam sobie um, o tym, żeby no oczywiście zbierać tą społeczność dookoła tej mojej misji, o której opowiadałam, czyli właśnie dzielenia się tymi przepisami, czerpania, czerpania tej przyjemności z prostych rzeczy, odświeżania vintage przepisów, czyli te, żeby nasz, babcine przepisy, żeby nie zginęły też w tym, w tym tłumie tych nowych przepisów i w ogóle, żeby ludzie poczuli, że naprawdę mogą bardzo dużo rzeczy zrobić sami. A czasy są też takie, że warto jest czasami samemu sobie umieć sprawić przyjemność po prostu, bo nie na wszystko wszystkich będzie stać za chwilę, jak nie już. I pomyślałam sobie, że wspaniale byłoby mieć. Takie studio, jakie mam, tylko że większe, żeby móc po prostu zapraszać więcej ludzi, tak jak mam pracownię, do której zapraszam, zapraszam różne fajne osoby, tak mieć taką przestrzeń większą, żeby móc te, te grono swoich przyjaciół powiększać i z nimi móc piec, pracować, rozmawiać, dzielić się doświadczeniem i po prostu miło, miło spędzać czas. To taka bardzo utopijna wizja, ale... Ale no, mieć po prostu dookoła siebie taką właśnie społeczność i miejsce, w którym będę mogła ich po prostu zapraszać i zaskakiwać ich czymś nowym, i przekazywać im to wszystko czego sama tam, co sama czytam po nocach. Żeby móc się po prostu tym podzielić, bo już moja rodzina nie może tego słuchać. No, oczywiście żartuję, ale, ale no tak, tak. To by było moje marzenie. Przechodziłam tutaj obok ciebie niedaleko i tutaj są jakieś takie stare pofabryczne miejsca. Jestem z Łodzi, więc to jakby wszystkie tego typu pofabryczne, brudne miejsca są bliskie mojemu sercu. I już sobie wyobraziłam remont, że będzie właśnie w takiej starej hali taka, takie studio i, i taka właśnie pracownia. Świetnie by było. No, ja Ci życzę samych sukcesów, oczywiście, Dziękujemy. i żeby Twoje marzenia się spełniły. A teraz na koniec poproszę Cię, żebyś powiedziała naszym słuchaczom, gdzie Cię można znaleźć. Można mnie znaleźć i ze mną się skontaktować bez absolutnego tak zwanego przypału. Na Instagramie nazywam się Posypane. Mam też stronę internetową posypane.com.pl. Znajdziecie tam sporo przepisów na mojej, w tej części blogowej. Znajdziecie tam też zakładkę z warsztatami. Z warsztatami, na które możecie się zapisać w dowolnie wybranym przez was terminie do mojej pracowni. To są warsztaty indywidualne najczęściej. Bardzo fajne, kameralne, sympatyczne. Znajdziecie także że na Spotify i na Apple Podcast mój podcast nie Jedzą ciastka. Na Facebooku też funkcjonuje, ale no wiecie, na Facebooku dzieje się mniej więcej to samo, co na Instagramie, tak szczerze mówiąc. No i tak i tam można nic podać. Super. Jeszcze dziękuję. raz bardzo, bardzo ci dziękuję ja ci, za to, ja że przyjechałaś, ci. za tą rozmowę. No i co? Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję ci bardzo.